Dzień dobry Państwu. Dla kanału Polskie Sprawy rozmawiamy z panem Stanisławem Michalkiewiczem. Dzień dobry panie Stanisławie. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Panie Stanisławie, chciałbym zapytać o sprawę pewnego, chyba to jest pomysł, a może już to jest wdrażane w życie, propozycji wypełniania PIT-ów przez skarbówkę. Niby ma to ułatwić nam życie, natomiast jak oddanie wszystkiego w ręce urzędników, po pierwsze może spowodować, że tych urzędników będzie za mało i znowu się klasa urzędnicza w Polsce rozrośnie, a po drugie, no, czy Polacy są tak mało inteligentnym narodem, że nie są w stanie sami wypełnić PIT-u? No wie pan, dotychczas wypełniali jakoś lepiej, gorzej, korzystali oczywiście z pomocy różnych fachowców albo i nie korzystali. No ale teraz słusznie pan zauważył, że urzędników może okazać się za mało. Liczba urzędników może się okazać za mała, bo to rzeczywiście dla sporej liczby obywateli trzeba będzie te zeznania podatkowe sporządzić. Tak czy owak trzeba będzie ich tam wzywać na jakieś rozmowy i to być może nie raz, nie dwa, tylko wielokrotnie, żeby jakieś tam wątpliwości, których urzędnik się dopatrzy, wyjaśniać. Także to ja to traktuję raczej jako utrudnienie sytuacji obywateli, bo dotychczas było tak, że jak obywatel się pomylił, no to był wzywany do Urzędu Skarbowego, no i tam następowało skorygowanie tego zeznania podatkowego i tyle. Teraz może być to wielokrotne wezwanie, a poza tym, no wie pan, urzędy skarbowe będą zainteresowane w pozyskiwaniu możliwie największej liczby informacji o obywatelu, jego dochodach i wydatkach i tak dalej, więc to może to, wie pan, stopień inwigilacji obywateli zwiększyć, no i a zwiększenie stopnia inwigilacji też jest pewnym utrudnieniem i przysparza dodatkowej udręki każdemu, bo nikt nie lubi być inwigilowany, nawet jak nic złego nie robi. To ja kiedyś pamiętam, że ubek taki jeszcze w latach 70. przesłuchując mnie, wyjaśniał mi, że tajemnica korespondencji jest całkowicie zbędna. Bo mówi tak, jak ktoś nic nie pisze przeciwko socjalizmowi, no to co mu szkodzi, że ten list zostanie przydany? A jak pisze, a no to... Więc tak czy owak źle. Dlatego uważam, że to na pewno, a już pomijając stopień przygotowania do takich, wie pan, do takiej zmiany, bo na przykład słyszałem o tym, że recepty mają być w formie elektronicznej wystawiane, ale apteki o tym nic nie wiedzą, a od 1 stycznia te recepty elektroniczne już są. Więc wie pan, no to pokazuje, że tak powiem, może być tu ambitne plany, ale wyjdzie jak zawsze. No właśnie, różne udogodnienia i tak dalej. Z jednej strony mówi się, że jest taka opinia, nawet te różne kawały o Polakach, że jesteśmy jakimś takim narodem przygłupim, prymitywnym. Tymczasem na przykład w Niemczech okazało się, że Polacy są w czołówce tych, którzy różne patenty tam składają. Również w wielu, w ogóle w Europie i na świecie tych polskich patentów naukowo-technicznych i innych jest naprawdę sporo. Czy pan nie uważa, że ta pedagogika wstydu, która najczęściej jest stosowana wobec historii, wobec historyków, wobec socjologów, że po prostu się wstydzimy jakichś zachowań, które były albo których nawet nie było w naszej historii, nie objęła ostatnio również nauk ścisłych i powiedzmy tego, że nie wolno nam być dumnym, że jacyś nasi naukowcy, a nieraz nawet nasi studenci wyślą jakąś tam sondę na w kosmos, więc czy nie odczuwa pan, że te patenty zaprzeczają tej propagandzie? To, że ja nic nie wiem o tym, że nam nie wolno być dumnym z tego. Nic nie słyszałem, że nam nie wolno. A któż mógłby wydać taki zakaz? Wie pan, jeśli chodzi o to, co pan nazywa taką pedagogiką wstydu, no to dowód tego jest znany. To się wzięło w XVIII wieku.
To się zaczęło w XVIII wieku, kiedy to państwa sąsiadujące z Polską doszły do wniosku, że mogą się wzmocnić kosztem Polski. No ale trzeba było, nie można było tego wprost powiedzieć, że chcemy tutaj rozgrabić Polskę, żeby się wzmocnić. Trzeba było to nadać temu jakieś pozory moralnego uzasadnienia. W związku z tym, ponieważ wtedy bardzo duży wpływ na opinię europejską, zwłaszcza w takich środowiskach ludzi wykształconych, wywierali francuscy filozofowie, w związku z tym Katarzyna i Fryderyk Pruski wynajęli po prostu tych filozofów, którzy tam żadnymi filozofami, szczerze mówiąc, nie byli, to byli raczej tacy błyskotliwi publicyści. Wynajęli tych błyskotliwych publicystów, żeby oni jakiś pozór moralnego uzasadnienia sprokurowali. No i sprokurowali, mianowicie taki, że Polacy mają organiczną niezdolność do rządzenia państwem, że Polacy są organicznie porażeni skłonnościami anarchistycznymi. W związku z tym, no nie może być tak, żeby w środku Europy było takie duże państwo i siedliski tylko anarchii. No to trzeba, żeby nad Polakami dla ich dobra i dla dobra Europy roztoczyć kuratele ze strony takich narodów rozsądniejszych. No i to, wie pan, zostało przyjęte nie tylko przez europejską opinię publiczną, ale również przez część polskiej opinii publicznej. Nie całą, ale przez część polskiej opinii publicznej. Ta opinia jest oczywiście nieprawdziwa, dlatego że jeszcze 200 lat wcześniej naród polski, ten sam naród polski, całkiem sprawnie zarządzał państwem, które było mocarstwem europejskim. No więc nie w tym kontekście teza o organicznej niezdolności narodu polskiego nie wytrzymuje krytyki. No ale ci, jak mówię, ci francuscy tak zwani filozofowie, to nie byli żadni filozofowie, tylko publicyści, którzy na obstalunek reagowali, wie pan, pozytywnie. To dosyć drogo kazali sobie płacić. Katarzyna na przykład wstrzymywała pensję dla oficerów, żeby się wywiązać filozofom, bo to oczywiście, no ale to była inwestycja, jak się okazuje, dobra, skuteczna i okazała się trwalsza niż nawet sama polityka Katarzyny, niż w ogóle Katarzyny życie samo i panowanie. I do tej pory mamy takie skutki, no między innymi, wie pan, to się mieści w takich antypolskich, czy kolportowaniu takich antypolskich uprzedzeń. Na przykład ze strony niemieckiej również takie były, takie, wie pan, kolportowanie takich pojęć jak Polnische Wirtschaft i tak dalej, polska gospodarka. Rzeczywiście polska gospodarka była może mniej rozwinięta od niemieckiej, ale to było między innymi skutkiem tych rozmiarów. Na przykład i poziom cywilizacyjny, na przykład do 1905 roku, bo jeśli dobrze pamiętam, do 1905 roku w Warszawie nie wolno było budować kamienic wyższych niż dwupiętrowe. W związku z tym, no, chodziło o to, żeby Warszawa nie miała takiego charakteru europejskiej metropolii, tylko żeby wyglądała jak miasto prowincjonalne. Ale to nie dlatego, że Polacy są głupsi, tylko dlatego, że rząd rosyjski wydał taki zakaz. Także, bo jak ten zakaz został cofnięty, to natychmiast wyższe domy o większej liczbie kondygnacji były budowane. I to nie jest jedyny przykład. Również rząd austriacki do pewnego momentu utrzymywał taki niski poziom życia w tych prowincjach polskich przyłączonych do monarchii austriackiej, mam na myśli Galicję, do tego stopnia, że przysłowia nędza galicyjska była przysłowiowa. No ale po reformie Agenora Gołuchowskiego, który był namiestnikiem, który tam spolonizował administrację w Galicji, to się zaczęło zmieniać. Także, wie pan, moim zdaniem nie powinniśmy mieć żadnych kompleksów. To mamy do czynienia z pewnym świadomym działaniem obliczonym na takie konfundowanie opinii publicznej w Polsce.
No i smutne jest nie to, że tak inne państwa to robią, tylko smutne jest to i przygnębiające, że część polskich elit no nie tylko się poddaje tej propagandzie, ale włącza się do niej. No, rozmaici Volksdeutsche, to wie pan, to jest w normalnym państwie, to powinni być batorzeni za takie rzeczy. Na przykład pani Róża Thun und Hände hoch, powinna być, wie pan, jakoś przynajmniej ostracyzmowi jakiemuś poddana. Tymczasem tak się nie dzieje, ale to tylko dlatego, że naród polski jest safandulski, to znaczy nie jest mściwy i szybko zapomina o krzywdach, jakich doznał. Zresztą, wie pan, czasami nawet jest przez własne władze w tym kierunku ekscytowany. No na przykład, no w imię strategicznego partnerstwa z Ukrainą puszczamy płazem, wie pan, wszystkie takie ekscesy. Nie mówię już o tam zaszłościach wojennych, ale współczesne ekscesy banderowskie. Więc to właśnie jest tylko ilustracja tego, że tego safandulstwa, które przez ludzi nieprzyjaźnie do Polski ustosunkowanych, jak na przykład Włodzimierz Wolfowicz-Żyrynowski, polityk rosyjski narodowości prawniczej, on oskarża Polskę wręcz expressis verbis o kurewstwo, wie pan. No, moim zdaniem to jest oskarżenie takie niesprawiedliwe, bo to nie jest żadne kurewstwo, tylko safandulstwo. Właśnie takie, że w Polsce jakieś takie antypolskie, wie pan, jawnie antypolskie działania nie są ani karane, ani nawet nie są, wie pan, potępiane. Panie Stanisławie, wspomniał pan o tej sytuacji sprzed 1905 roku, że Warszawa nie mogła rosnąć w górę. No później, po 1905 roku, pozwolono na budowę wyższych budowców i od razu wybudowano w Warszawie gmach Pasty przy ulicy Zielnej, który był w tamtych latach chyba 1906-1907 najwyższym budynkiem w całym Cesarstwie Rosyjskim, więc najpierw była Warszawa najniższym miastem, potem miała drapacz chmury, największy przed I wojną światową w Cesarstwie Rosyjskim. No później oczywiście po 30 latach przebił gmach Pasty, gmach Prudencialu przy placu Napoleona. Natomiast właśnie chciałem spytać o gmach Pasty. Jak pan odebrał, jak w latach 90. gmach Pasty stał się własnością Fundacji Nissenbaumów i zdaje się pozostaje własnością tejże fundacji do dnia dzisiejszego. I najpierw były wielkie protesty, że gmach, który został zdobyty przez powstańców, broniony przez Niemców oczywiście przez wiele dni, nagle tam się pojawiła nazwa Fundacja Nissenbaumów i później dla niepoznaki taże fundacja zniosła ten napis Fundacja Nissenbaum na gmachu Pasty, pojawił się znak Polski Walczącej i Nissenbaum oddał ten gmach pod zarząd Fundacji Polskiego Państwa Podziemnego, gdzie oczywiście w zarządzie są panowie, którzy na przykład w latach 70. i 80. byli dyrektorami Peweksu, ale niewątpliwie mają jakieś tam korzenie, że tak powiem, powstańcze, więc być może to była po prostu ich sposób na życie, że w latach 70. i 80. dyrektorowali w takiej instytucji jak Peweks. Jak pan uważa, czy takie gmachy właśnie historyczne w centrach miast powinny podlegać takim zasadom wolnorynkowym i powinny tak łatwo trafiać w ręce na przykład żydowskie czy w jakieś inne niepolskie ręce? Proszę pana, no fundacja, jak pan sam zauważył, Fundacja Nissenbaumów nie ukradła tego budynku, tylko go kupiła. Być może w promocji jakiejś. No, być może, nie wiem, nie znam szczegółów tej transakcji, ale to znaczy, że ktoś im go sprzedał. No to wie pan, pytanie powinno być inaczej postawione. Nie, czy takie budynki powinny być sprzedawane? Bo jeśli nie będą sprzedawane, to nikt ich nie kupi, chyba jasne, prawda? Nawet czy to jest Nissenbaum, mówię, czy tam ktokolwiek inny, nie kupią ich. Ja nie jestem pewien, czy wie pan, nie powinny być sprzedawane, bo można takie kontrakty sprzedaży
obwarować pewnymi warunkami. Na przykład, wie pan, bardzo surowa jest ochrona konserwatorska na przykład w Polsce, aż może przesadnie surowa, bo doprowadziła do ruiny bardzo wiele takich obiektów zabytkowych, ponieważ ich właścicieli nie było stać na sprostanie, wie pan, tym wymaganiom konserwatorskim. No i w rezultacie takie obiekty popadały w ruinę, aż się rozpadły. Wiele takich dworów zabytkowych na prowincji. Wie pan, ja na przykład w Paryżu jest taki, przy polach elizejskich, taki pałacyk, który został zbudowany przez Ferdynanda Lessepsa, budowniczego kanału Suezkiego. No i potem oczywiście zmieniał właścicieli wielokrotnie. Jak byłem w Paryżu w latach 70., to on był własnością tego Michela Dassault, producenta samolotów wojskowych francuskich. Teraz nie wiem, czyją własnością jest, no ale jest starannie utrzymany, wie pan, i nic złego się nie dzieje. O ile mi wiadomo, to Louvre nie jest nikomu sprzedany, żadnemu prywatnemu właścicielowi, ale też żaden się chyba nie ubiega, bo koszt takiej transakcji byłby tak duży, a potem utrzymania zgodnie właśnie z wymaganiami konserwatorskimi, więc ja myślę, że nie trzeba by z tego robić, wie pan, jakiejś takiej afery. Jeśli ktoś sprzedał tę pastę Fundacji Nissenbaum, to trzeba by sprawdzić te transakcje. Nie ja, ani nie pan, bo przecież my nie mamy takich uprawnień, ale ktoś, kto ma takie uprawnienia, powiem, czy ktoś łapówki nie wziął na przykład przy tej okazji i tak dalej. No i mam nadzieję, że Fundacja Nissenbaum nie będzie chciała tego gmachu zburzyć, tylko dlatego, żeby zatrzeć pamięć o tym, że zdobyła go Armia Krajowa w czasie Powstania Warszawskiego. Nie sądzę, żeby mieli takie zamiary, bo sądzę, że raczej, że są bardziej zainteresowani uzyskiwaniem dochodów z wynajmowania tego gmachu. Bo tam, o ile pamiętam, to tam obok jest taka restauracja izraelska. Nigdy tam nie byłem, ale widziałem, że jest. Także to przypuszczam, że i to jest elementem tego całego. No to wie pan, tym bardziej jest mało prawdopodobne, żeby Fundacja Nissenbaum chciała to wysadzić w powietrze. Przy okazji mogłaby ucierpieć restauracja. No więc oczywiście, no kto by chodził do restauracji, która może być wysadzona w powietrze. Wie pan. Ostatnie pytanie, panie Stanisławie, dotyczy takiej dziwnej praktyki, którą stosują zarówno rządy PO, jak i PiS-u, to znaczy wydawania pieniędzy, być może nawet niezbyt dużych pieniędzy, ale jednak społecznych pieniędzy na jakiś taki blichtr i jakąś taką tanią, powiedziałbym, bazarową propagandę. W czasach PO no to były słynne orły, szczekolady, różne inne sprawy, które, nie wiem, zrzucano z helikoptera i były te różne takie czekoladowe. No teraz od niedawna pojawiły się tak zwane ławeczki niepodległości. Nie wiem, czy pan widział taką ławeczkę. Nie. To są ławeczki dosyć brzydkie, w kolorze białym, z jakimiś elementami tam czerwonymi, różowymi i tak dalej, gdzie jest napisane ławeczka niepodległości, gdzie jak się naciśnie guzik, to można posłuchać na przykład przemówień Józefa Piłsudskiego i właśnie władze zainwestowały w coś takiego. A Gomułki nie można posłuchać? Nie wiem, nie sprawdzałem. Czy są przemówienia Władysława Gomułki albo Jarosława Kaczyńskiego, tego nie wiem. Dobrze wie pan, dlatego że obchodziliśmy stuletnią rocznicę odzyskania niepodległości, a nie dwudziestoletnią, więc gdyby dwudziestoletnią, to powinny być tylko rzeczywiście przemówienia Józefa Piłsudskiego, Ignacego Daszyńskiego. Podobno były porywające. Daszyński był jednym z najlepszych mówców, nie tylko rewolucyjnych, w ogóle jednym z najlepszych mówców w Polsce. Ludzie, którzy go słuchali, mówili, że dopiero po wysłuchaniu przemówienia Ignacego Daszyńskiego zaczynali rozumieć, co to jest mowa. Bo Daszyński czasami mówił nonsensy,
ale mówił je w tak porywający sposób, że chciało, tak, że chciało się tego słuchać, nawet jak ktoś zdawał sobie sprawę, że to są nonsensy, ale samo wykonanie było tak piękne, że już te nonsensy schodziły na dalszy plan. W związku z tym, ponieważ setna rocznica odzyskania niepodległości, no to przemówienia Władysława Gomułki, Bolesława Bieruta, czy tam Edwarda Gierka mogłyby być też tam emitowane, choćby dla... Były w ciągu tych 100 lat, się przecież zadziały. Tak, choćby dla kontrastu. No i przemówienia Wojciecha Jaruzelskiego też powinno być, zwłaszcza jedno, to z 13 grudnia 81 roku. Wie pan, no historia, to jest całość, to nie można jakichś fragmentów tam wyrywać. Natomiast czy takie ławeczki powinny być, no nie wiem, wie pan, ja to w ogóle jestem zdania takiego, że rząd powinien mieć jak najmniej pieniędzy do wydawania, bo jak ma za dużo, to zaczyna, wie pan, takiego głupstwa robić. No. Więc co gorsza, wie pan, jak im więcej pieniędzy ma rząd, tym mniej pieniędzy mamy my, bo rząd ma nasze pieniądze, w związku z tym, tym bardziej powinien mieć jak najmniej. To tak, ile tam, żeby wystarczyło na sfinansowanie takich koniecznych potrzeb państwa, a ławeczki niepodległości do takich koniecznych potrzeb państwa z tą pewnością się nie zaliczają, bo jak ktoś nie może już wytrzymać bez wysłuchania przemówienia Józefa Piłsudskiego, to może sobie płytę kupić i puszczać sobie, wie pan, 24 godziny na dobę. Ale na przykład idąc do restauracji żydowskiej, będącej przy gmachu pasty, który jest własnością Fundacji Nissenbaumów, na takiej ławeczce można sobie jednak usiąść i dziadka posłuchać. No. O, to wie pan, znacznie ciekawsze byłoby przemówienie Gomułki z marca 1968 roku w takim kontekście, gdzie tam Gomułka grzmiał przeciwko syjonistom i wysyłał ich do Syjamu. To wie pan, od razu by człowiek się poczuł jak u siebie w domu. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dla kanału Polskie Sprawy mieliśmy okazję, mieliśmy zaszczyt i przyjemność rozmawiać z panem Stanisławem Michalkiewiczem. Dziękuję bardzo, panie Stanisławie. Dziękuję bardzo, dziękuję państwu. Dziękujemy, do widzenia. Zachęcamy do subskrypcji, do komentowania filmów na naszym kanale, a także do wsparcia finansowego. Dziękuję bardzo, do widzenia. Dzień dobry państwu. Serdecznie witamy z naszego studia, które powoli się rozbudowuje, rozwija. Rozbudowuje się dzięki państwu, bo dokonaliśmy kilku kolejnych inwestycji. Inwestujemy i w oświetlenie, i w poprawę dźwięku, chociaż to jeszcze nie jest to, na czym by nam zależało. Inwestujemy w komputer, który został kilka dni temu nabyty, z programem do montażu filmów. Inwestujemy w kolejną, trzecią kamerę, którą widać na naszym tutaj filmie. Stoją już trzy kamery. Jedna do planu ogólnego, jedna, żeby pokazywać osobę z lewej, druga, żeby pokazywać osobę z prawej strony. Szykujemy się do znacznego poprawienia dźwięku. Musimy zainwestować w urządzenia, które będą nam ten dźwięk obrabiały. Musimy zainwestować w urządzenia do transmisji na żywo, bo chcemy ruszyć z naszymi programami na żywo. No i jeszcze wiele, wiele rzeczy nas tutaj pochłania i te rzeczy, które nas tutaj pochłaniają, wymagają też dużych nakładów finansowych. Dziękujemy za to wszystko, co żeśmy od państwa do tej pory uzyskali. Te 3,5 tysiąca złotych na pierwotny remont, kolejne 2 tysiące na wyposażenie, kolejne 4,5 tysiąca na nowy komputer, kolejne 2 tysiące na nową kamerę, czyli już się z tego robi, jak łatwo policzyć, kilkanaście tysięcy złotych, które dzięki państwu, dzięki waszym wpłatom uzyskaliśmy i dzięki wam możemy się dalej rozwijać. Kanały Centrum Edukacji Powiśle, kanał Polskie Sprawy, no to jest, że tak powiem, w tym momencie nasze wspólne dzieło, bo w tych skromnych, w
wcześniejszych kształtach one mogły dalej działać, ale stwierdziliśmy, że przyszedł ten moment, że należałoby po prostu do tych spraw, które wcześniej byliśmy w stanie zrobić, dołożyć coś nowego, dołożyć nowe możliwości, dołożyć no, to wszystko, czego oczekują od nas nasi widzowie. Dziękujemy jeszcze raz za to, co było. Prosimy o jeszcze, ponieważ, no mówię, samo utrzymanie studia, wynajęcie tego lokalu, dalszy jego rozwój i dalsza praca tych kanałów telewizji internetowej dla Państwa pociąga za sobą określone koszty. Dziękuję bardzo, do widzenia i szczęść Boże.